W internecie toczy się drugie życie. Faktycznie, blisko 96% polskich nastolatków i nie tylko nastolatków korzysta z internetu codziennie. W internecie spędzają ponad 4 godziny każdego dnia. Odejdźmy na chwilę od internetu i przenieśmy się w inną rzeczywistość. Księże Filipie, chodź, musimy już ale zaczynać. Ale gdzie mnie bierzesz? Zostaw musimy mnie! Nagrywać. Chodź, nie, chodź, jeszcze chodź, minuta! Burza idzie! Wiele osób lubi czytać książki. Jest w czym wybierać. Od science fiction, po powieści, dramaty, komedie i tym podobne. Pojawiają się też nowe nośniki, na których możemy czytać, jak chociażby czytniki książek. Dobra książka potrafi nieźle wciągnąć człowieka. Przybieramy różne pozycje. Siedzącą, stojącą, leżącą, medytującą, orientalną, ekstremalną i tym podobne. Dzisiaj chcemy opowiedzieć Wam o książce, która jest najlepiej sprzedającą się książką na całym świecie. Wyprzedziła takie hity jak Harry Potter, Opowieści z Narni, Wiedźmina i w ogóle wszystko. W ciągu tylko ostatnich 50 lat sprzedano ponad 4 miliardy egzemplarzy. Ciekawe, czy wiecie, o jaką książkę chodzi? Mowa oczywiście o Biblii, czyli o Piśmie Świętym. Czym jest Pismo Święte? Wyobraźcie sobie, że ktoś bardzo, ale to bardzo kogoś kocha i pragnie mu to powiedzieć. Niestety nie ma do tego okazji albo bardzo się wstydzi. Pisze wtedy miłosny list. Tak. Teraz tak naprawdę wszystkie rzeczy przesyła się SMS-em albo mailem, ale kiedy zapytacie waszych rodziców czy dziadków o tych miłosnych listach, to na pewno wielu z nich będzie te czasy wspominać. Pismo Święte jest właśnie takim wielkim listem miłosnym Pana Boga do nas. On przede wszystkim chce nam przekazać, jak bardzo nas kocha. Wszystkie opisane tam historie, dzieje narodu wybranego pokazują jedno. Bóg zawsze troszczy się o człowieka. Chce dla niego jak najlepiej. Nawet wtedy, jak człowiek odchodzi od niego, jak człowiek decyduje się na grzech. Nawet wtedy Pan Bóg nie przestaje kochać człowieka. Dla nas wierzących Pismo Święte jest świętą księgą, ponieważ zawiera prawdziwe słowo Pana Boga skierowane do nas, ludzi. Dlatego należy traktować ją ze szczególnym szacunkiem. Roman Brandstetter, pisarz, który bardzo dużo mówił o Jezusie, wspominał, że w jego domu rodzinnym Biblia zajmowała zawsze wyjątkowe i szczególne miejsce. Wszyscy wiedzieli, gdzie jest i bardzo często z niej korzystano. Myślę, że byłoby pięknie, żeby w naszych domach Biblia również zajmowała miejsce szczególne i wyjątkowe. Pamiętajmy, Biblia nie jest ozdobą. Najczęściej sięgamy do niej w czasie wigilijnej wieczerzy, aby odczytać fragment Pisma mówiący o narodzeniu Pana Jezusa, ale święty Hieronim napisał, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością samego Pana Boga. Dlatego też na każdej mszy świętej, szczególnie w niedzielę, czytamy Słowo Boże. I najważniejszym momentem jest wtedy, kiedy czytamy Ewangelię, Słowo Jezusa do nas. Myślę, że możemy każdego razu, kiedy jesteśmy w kościele, wracamy później do domu, porozmawiać w domu razem z rodzicami na temat tej Ewangelii. Co Pan Bóg chciał nam przekazać? Jak rozumieją to rodzice? Jak my to rozumiemy? Drodzy rodzice, to naprawdę piękna okazja, żeby pokazać swoim dzieciom, jak tak naprawdę wyglądało życie Pana Jezusa. Nie bójcie się, że nie jesteście teologami. Pamiętajcie, kiedy pochylamy się nad Pismem Świętym, aby go wspólnie czytać, aby go wspólnie przeżywać, Pan Bóg naprawdę sam działa przez Ducha Świętego. Ale nawet najpiękniejszy list miłosny nie może zastąpić tego, co daje spotkanie, cztery oczy, spotkanie w realu. Doświadczacie tego w internecie, doświadczamy tego teraz w czasie pandemii, że możemy spotykać się na komunikatorach, wysyłać do siebie tysiące wiadomości, TikToków, Snapów, ale nic nie zastąpi prawdziwego spotkania z drugim człowiekiem. I tutaj zadajemy sobie
nasze tradycyjne pytanie. Dlaczego Jezus przyszedł na świat? Jezus przychodzi na świat, aby dać się poznać człowiekowi. Jeżeli kogoś kochamy, na kimś naprawdę nam zależy, to nie wystarczy mówić tylko kocham cię albo lubię cię, tylko trzeba przejść od słów do czynów. I dokładnie właśnie tak robi Bóg. Nie ma drugiej takiej religii, gdzie Pan Bóg przychodzi na ziemię. Chce być tak blisko nas. To jest coś niesamowitego, niezwykłego. Bóg chce być tak blisko. Dlatego Biblia nie jest instrukcją obsługi, jak chociażby instrukcja składania mebli, którą albo zastosujemy, albo bez niej nie będziemy potrafili tych mebli złożyć. Jezus przychodzi na ziemię, aby pokazać nam, że to wszystko, co napisane jest w Piśmie Świętym, o czym to Pismo Święte mówi, nie jest zmyślone, że jest prawdą, najprawdziwszą prawdą, że Bóg naprawdę nas kocha do tego stopnia, że przychodzi, aby nam to naprawdę pokazać. Aby pokazać, jak dobrze żyć, jak dobrze wybierać i jak dobrze kochać. I najważniejsze, Jezus przez swoje przyjście na ziemię chce nam pokazać, że nasze życie ma być drogą do świętości, że jeżeli idziemy za Nim, staramy się Go naśladować, staramy się żyć tak jak On, to wtedy możemy stawać się świętymi. Nasze życie można porównać do pielgrzymki, która ma swój konkretny cel. Na przykład u nas najpopularniejsze to pielgrzymka do Częstochowy czy do Krakowa, do Jezusa Miłosiernego. W naszej pielgrzymce życia tym celem jest świętość. Dla wielu pielgrzymka kojarzy się raczej nieprzyjemnie, z bolącymi nogami, z długimi modlitwami i ogólnie mówiąc wielką nudą. Tak naprawdę każdy, kto chociaż raz był na pielgrzymce, wie, że jest zupełnie inaczej. Pielgrzymka to przygoda, w której idziemy razem, bo mamy ten sam cel. Poznajemy się, cieszymy się sobą, swoją obecnością, dzielimy swoje radości, swoje smutki. Tak samo nasza droga do świętości nie może być drogą samotną. W tej drodze wspierają nas ci, którzy już tą świętością się cieszą, którzy już tą świętość zdobyli. I dzisiaj poznamy bardzo bliskiego nam i bardzo znanego świętego. Jestem siostra Anna Fritz, Nazaretanka. Jestem przewodnikiem w Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. I Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku. Te czasy, lata dziecięce dla niego no niestety były też przepełnione wielkim bólem, cierpieniem. Wiemy, że tuż przed pierwszą komunią świętą umiera mu mama. On ma 9 lat, przeżył to bardzo, ale do kolegów powiedział, taka była wola Pana Boga. Też jako młody, jako zaraz po Komunii Świętej, został ministrantem. I ojciec był wojskowym, ale bardzo zwracał uwagę na wychowanie religijne i patriotyczne właśnie swojego syna Karola. Karol Wojtyła w klasie był zdolnym uczniem, kiedy koledzy słabsi chcieli ściągnąć, jak to mówimy, takim dziecięcym, młodzieżowym językiem, czy odpisać. Karol odpowiadał, przyjdź do mnie do domu, a ja ci wszystko wytłumaczę. I przychodzili koledzy i oni siadali tutaj w kuchni przy oknie i tam wspólnie odrabiali zadania. Trudno jest w to uwierzyć, co teraz powiem. Karol, kiedy odrobili, założymy tam język polski czy matematykę, on z tej kuchni chodził do sypialni, tu jest klęcznik, gdzie ojciec też się bardzo często i dużo modlił. On wchodził do sypialni, przymykał tam te drzwi pomiędzy kuchnią a sypialnią i Eugeniusz mówi, myśmy nie wiedzieli, po co on tam idzie, po co on tam chodzi do sypialni. Ale pewnego razu te drzwi nie były dobrze przymknięte. My go podglądamy, a on klęczy i modli się. Miał natchnienie, żeby się pomodlić, on się nie przejmował.
jeszcze koledzy mogły się ze mnie śmiać. W tym pokoju, tak jak już mówiłam, 18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, urodził się Jan Paweł II. Trzeba też powiedzieć o tym, że ciąża była zagrożona. Lekarze proponowali pani Emilii usunięcie ciąży, jednak ona nie zgodziła się na to. Wspólnie z mężem zadecydowali, zmienili lekarza i urodziło się zdrowe dziecko. Siostro, tutaj Karol Wojtyła spędził swoje dzieciństwo, ale stąd dosyć młodo wyjechał. Gdzie pojechał, gdzie później się udał, jak wyglądały dalsze jego losy? A więc Karol Wojtyła po maturze wyjeżdża do Krakowa na studia. Bardzo kochał teatr, więc marzył o tym, żeby zostać aktorem. Oczywiście wyjeżdża z ojcem, mama zmarła, brat zmarł, ojciec jest na emeryturze i Karol rozpoczyna studia na polonistyce. Jeden rok studiował tylko, dlatego że wybuchła wojna. W czasie wojny pracuje ciężko w kamieniołomach i tam właśnie koledzy, no starsi panowie, często mówili: Karol, ty jesteś taki inny, ponieważ on się dużo modlił. Każdą chwilę wykorzystywał na czytanie książek. Koledzy mówią: Karol, ty powinieneś zostać kapłanem. Ty jesteś takim innym, ty się dużo modlisz. I wstępuje do seminarium, oczywiście w czasie wojny, no to są trudne czasy. Zostaje wyświęcony na kapłana 1 listopada 1946 roku. Bardzo kochał młodzież, bardzo kochał dzieci, rozumiał ich doskonale. Wyjeżdżali na kajaki, słynne te kajaki, założona wspólnota, rodzinka. I Karol Wojtyła bardzo młodo został biskupem, prawda? Tak, bardzo młodo, mając 38 lat, 46 lat, kardynał. I 58 lat Karol Wojtyła, kardynał, zostaje właśnie wybrany papieżem. Jakim papieżem był święty Jan Paweł II? A więc święty Jan Paweł II był papieżem dzieci, młodzieży, rodzin. On z każdym umiał się zatrzymać i porozmawiać. On nie przeszedł obojętnie obok człowieka, czy to jest dziecko, czy to był ktoś dorosły, czy młodzież. On też zorganizował Światowe Dni Młodzieży po to, żeby z nimi być. Mówimy na niego papież pielgrzym. 104 pielgrzymki, to jest bardzo dużo. I on właśnie pierwszy zorganizował te Światowe Dni Młodzieży po to, żeby się z nimi spotykać. I przecież on powiedział, że to jest przyszłość. Młodzież to jest nasza przyszłość. I on nigdy nie szczędził czasu dla nich. On nigdy jakby nie odwracał się od nich. I jak się ogląda te filmy, kiedy młodzież spotykała się z nim, to oni płakali na tych spotkaniach. Oni płakali na tych spotkaniach, widząc, że jest ktoś, kto nas rozumie, ktoś, kto nas kocha. Biblia to list, w którym Bóg mówi do nas, mówi o tym, jak bardzo nas kocha. Poznając Biblię, poznajemy prawdziwego Chrystusa. Ale Biblia nie jest tylko zlepkiem przypadkowych słów napisanych na papierze. Chrystus pokazuje to, przechodząc od słów do czynów, stając się prawdziwym człowiekiem, zamieszkując z nami, pokazując, co piękne, co szlachetne, którą drogą iść, aby pielgrzymować i zostać tutaj świętym i trafić do nieba. Świętość dla każdego z nas stoi otworem. Każdy święty był inny, każdy święty miał inne charakterystyczne cechy i to pokazuje, że każdy z nas, taki jaki jest, niepowtarzalny, wyjątkowy, może zostać świętym. I dwa zadania na najbliższy tydzień. Po pierwsze, postaraj się sięgnąć do Pisma Świętego. Drugim zadaniem jest poznanie waszych świętych patronów. Poszukajcie w internecie albo w jakichś książkach, kim był wasz patron. Ten, który nosił takie samo imię jak wy. Jeżeli nie ma waszego świętego patrona, to się nie przejmujcie. To znaczy, że być może wy macie być tym świętym, który po raz pierwszy właśnie będzie miał to imię, które nosisz. Na drodze adwentowej pielgrzymki życzymy wam wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia, uśmiechu na twarzy i zapatrzenia w naszych świętych patronów. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.